Israeli Zbliża się rok 2022. Wokół nas wszystko dynamicznie się rozwija i zmienia. Nam, żyjącym w Izraelu, wydaje się, że sama Biblia ożyła i wszystkie najbardziej tajemnicze znaki prorockie wkrótce staną się rzeczywistością. Pojawienie się osoby Antychrysta, znak bestii, odbudowa trzeciej świątyni, wszystkie wydarzenia polityczne i klęski żywiołowe ostatniego roku zdaje się krzyczą światowi, że to już czas ostateczny, o których pisali autorzy świętych ksiąg. Izrael i wszystko, co z nim związane, jest także okazją do refleksji nad biblijnymi kwestiami dotyczącymi czasów ostatecznych. Wszystkie znaki i proroctwa biblijne są ważne, nawet jeśli są niezrozumiałe. Ale w naszych czasach jest tyle rzeczy oczywistych, zrozumiałych, otwartych dla wszystkich, że nie można tego zignorować. W tym filmie podzielimy się kilkoma najwyraźniejszymi znakami wskazującymi na czasy ostateczne i powrót Jeszua. Film pierwszy. Ustanowienie Izraela. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, powiedział: przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Świątynia Heroda została zniszczona, a Jerozolima została złupiona w 70 roku naszej ery. Słowa Jeszua się wypełniły. Jeśli będziesz dalej czytać Ewangelię Łukasza, dowiesz się i o innych straszliwych katastrofach. Większość z nich dotyczy zniszczenia Jerozolimy przez Rzymian. Głównym znakiem tego, że żyjemy w czasach ostatecznych, jest przywrócenie Izraela i powrót Jerozolimy pod żydowskie rządy. Te wielkie wydarzenia około 2000 lat wydawały się niewiarygodnymi, ale według Biblii Jeszua powróci do Izraela, a konkretnie do Jerozolimy. Więc logiczne jest powiązanie wyjątkowych wydarzeń historycznych ze znakami czasów ostatecznych i powrotu Jeszua. Izrael odrodzony w jeden dzień. Po 2000 lat nieistnienia i szeregu obcych władców na terytorium, na którym niegdyś znajdował się starożytny Izrael, 14 maja 1948 roku Dawid Ben Gurion ogłosił przywrócenie państwa żydowskiego, mówiąc: aby być realistą, trzeba wierzyć w cuda. 2500 lat wcześniej prorok Izajasz rzucił pozornie niewiarygodne wyzwanie. Kto widział takie, jak te rzeczy? Czy kraj się rodzi jednego dnia? Czyś naród rodzi się od razu? Bo Syjon ledwie zaczął, a już wydał na świat swe dzieci. Ale świadkowie tego zdarzenia wciąż żyją. Widzieli to. Cud zdarzył się w czasie ich życia. Izrael odzyskał Jerozolimę. Jeszua kiedyś ogłosił, że Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż nie nastąpi koniec dni pogan. Kiedy nadejdą te czasy? Myślę, że już nastały. W czerwcu 1967 roku Izrael odniósł cudowne zwycięstwo, pokonując znacznie liczniejszą armię arabską. Konflikt ten nazwano wojną sześciodniową. W wyniku tej wojny Żydzi odzyskali Jerozolimę po prawie 2000 lat, wypełniając tym samym ważne proroctwo Jeszua z 21 rozdziału Ewangelii Łukasza. Prorok Izajasz widział cudowną przyszłość. Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia. Niech się raduje step i niech rozkwitnie.
W połowie XX wieku trudno było w to praktycznie uwierzyć. Ale młode państwo Izrael opracowało tak rewolucyjne metody rolnicze, że dziś nawet na piasku rolnicy uzyskują bezprecedensowe plony. Pomimo konkurencji Izrael stał się jednym z największych eksporterów róż do Europy. Antysemityzm. Antysemityzm istnieje od czasu wezwania Abrahama przez Wszechmogącego, aby stał się błogosławieństwem dla narodów ziemi. Minęły tysiąclecia, ale nic się nie zmieniło. Liga antydefamacyjna, żydowska organizacja, która monitoruje nastroje antysemickie na całym świecie, odnotowuje wzrost antysemityzmu od czasów II wojny światowej. Jak to wyjaśnić? Niestety, antysemityzm nie ma logiki. Komuś opłaca się rozpalać wśród ludzi wrogość. Nazwałbym to mrocznymi siłami duchowymi. Przekonujące kłamstwo, głoszące dobro globalne. Trzeba uwolnić świat od Żydów. Ktoś myśli o tym całkiem poważnie. Podobnie tak kiedyś postępował faraon Egiptu, który unicestwiał żydowskich chłopców, czy król Herod, który nakazywał zabijać wszystkie dzieci do 2 lat. I oczywiście nie sposób zapomnieć o tym, co zrobił Hitler. Kampania nienawiści przeciwko Żydom trwa, ponieważ wielka historia odkupienia jeszcze się nie skończyła. Ponieważ naród żydowski i Izrael odgrywają ważną rolę w proroctwach o ostatnich czasach, ktoś robi wszystko, co możliwe, aby przeciwstawić się planowi Boga. Główną kartą przetargową, która jest dziś używana do wzniecania nienawiści do narodu żydowskiego, to wyraźne antyizraelskie, mocno propalestyńskie kłamstwo. Pod pozorem humanizmu, pełnego litości, jednak nie dla Izraela, którego istnienie wisi na włosku, ale dla tych, którzy się wygnali sami, tak zwanych uchodźców palestyńskim. Arabowie, którzy opuścili Izrael w momencie proklamowania jego niepodległości, zdali sobie sprawę, że oszukał ich własny rząd, namawiając ich do opuszczenia swoich domów, w których nic im nie groziło. Ale do dziś zarówno oszukiwani, jak i zwodziciele cieszą się na samą myśl rzucenia Żydów do morza. I to wszystko stanie się takie jak kiedyś. Przy bardzo małej powierzchni, braku zasobów naturalnych i strategicznym porcie morskim warto zadać sobie pytanie, dlaczego Izrael jest stale w centrum światowych sporów? Wydaje się, że Izrael jest pośrodku gotującego się kotła. W sąsiednich krajach arabskich stale powstają i umacniają się grupy bojowników. Niosą przesłanie, które słyszy cały świat i praktycznie zgadza się z tym, że Izrael jest winny wszystkich niepokojów na Bliskim Wschodzie, że gdyby Żydzi oddali ziemię Palestyńczykom, na świecie zapanowałby pokój i ustałby terroryzm. To jest jednak przekonanie całkowicie dalekie od prawdy. Sąd nad narodami. Jeśli przyjrzeć się bliżej, to w działaniach wojennych na Bliskim Wschodzie udział biorą wszystkie narody, fizycznie lub informacyjnie. Co więcej, stwarzane są warunki do starć militarnych. Ale kiedy inny naród zwiedzony antysemityzmem zdecyduje przeciwko Izraelowi, to faktycznie pójdzie przeciwko Bogu. Tacy ludzie powinni być ostrożni. Konfrontacja z Izraelem skierowana jest przeciwko Bogu Izraela. W owym dniu uczynię Jeruzalem ciężkim głazem dla wszystkich ludów. Każdy, kto go spróbuje podnieść, dotkliwie się pokaleczy. Wszystkie narody się zgromadzą przeciw niemu. Więc spójrz, co się dzieje. Izrael i Jerozolima stały się żydowskimi. Żydzi rozpowszechnieni po całym świecie wracają do swojej ziemi, do ziemi swoich przodków, obiecanej w Biblii, a wielu do swego Boga. Wszystkie te znaki sugerują, że czas jego przybycia jest bliski. Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest we drzwiach.